Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Piąty rok z rzędu maleje liczba ludności naszego kraju, choć w pierwszej połowie tego roku przyszło na świat o prawie 10 tysięcy więcej dzieci niż przed rokiem. Jakie więc są przyczyny tego zjawiska? I na ten temat rozmawiam dziś z profesorem Henrykiem Domańskim, socjologiem Polska Akademia Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. I z panem Arturem Satorą, rzecznikiem Głównego Urzędu Statystycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, ze wstępnych szacunków GUS-u pod koniec czerwca ludność Polski była o 15 tysięcy mniejsza niż pod koniec ubiegłego roku, mimo że, jak powiedziałam wcześniej, dzieci rodzi się więcej, urodziło się w ubiegłym roku więcej. Co na to wpływa? Tak, no przede wszystkim myślę, że urodziło się więcej dzieci, ponieważ nastąpiła pewnego rodzaju zachęta do tego w postaci programu 500+, czyli oczywiście. Już tutaj Państwo widzą ten bezpośredni związek. Myślę, że to jest zachęta i to jest droga właściwa, to jest początek dopiero, bo oprócz tego musimy mieć naturalnie, cały czas to powtarzam, odpowiednią infrastrukturę zapewnioną, a więc żłobki, przedszkola, udogodnienia dla matek, w tym praca w niepełnym wymiarze, czyli niekoniecznie 8-godzinny dzień pracy dla matek, niekoniecznie każdego dnia, może to być powiedzmy jakaś mniejsza liczba godzin dziennie lub określone dni tygodnia, tak jak to ma to miejsce wszędzie w krajach zachodnich, wysoko rozwiniętych. Wówczas kobieta może sobie lepiej dostosować swój czas, który ma poświęcić dziecku i pracy jednocześnie, żeby móc zarabiać. Dzieci rodzi się więcej, ale mieszka w Polsce mniej Polaków. Tak, to jest spowodowane tym, że od 5 lat mamy właściwie do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym, a więc nadwyżka zgonów nad urodzeniami żywymi. I mimo że przybyło tych dzieci rodzących się, to jednak i mimo że zmniejszyła się liczba zgonów w ciągu ostatniego roku, to mimo wszystko nadal jest ten więcej ujemny zgonu. Przyrost naturalny, a czy jest nadwyżka zgonów. Polaków też wyjeżdża z Polski? Oczywiście nieco wzrost? Więcej. Może jeżeli chodzi o samą emigrację, to ona jest na podobnym poziomie. No i trzeba by było też coś zrobić, żeby jednak no właśnie, Polaków zatrzymać. Panie profesorze, ale to już tak, chyba pytanie do pana. Czy ta liczba pana zdaniem, biorąc pod uwagę czynniki socjologiczne, sytuację w Polsce, także w Europie, liczba osób wyjeżdżających z Polski za pracą przede wszystkim będzie rosnąć? Jak to będzie wyglądało? Czy będzie rosnąć, to trudno powiedzieć, czy będzie rosnąć w jakimś takim liniowym porządku, że prawda, z roku na rok. Raczej nie, bo z obserwacji w wielu krajach wynika, odkąd się zajmujemy tymi zjawiskami, że taka emigracja z jakiegoś kraju wzrasta, ale później stabilizuje się na określonym poziomie, później może zmaleć, później znowu jakieś wydarzenia w kraju czy na świecie powodują ponowny wzrost. Także na pewno będzie się utrzymywać na wysokim poziomie z takiego powodu, że Polska nie jest zamożnym krajem. Są na świecie jednak i będą kraje przyciągające tą. A tutaj Wielka napływ. Brytania i skutki Brexitu, wiemy, że ci, którzy będą chcieli wyjechać, mogą mieć już problemy, prawda? Więc może choćby mogą z tego mieć względu problemy, to możemy co najwyżej spekulować, tak, no, ale pozostają Niemcy. Pozostaje Irlandia, pozostają inne kraje, do których ci, którzy widzą swoje szanse, większe szanse za granicą niż w Polsce, będą się udawać. No, a ponieważ prawdopodobnie nie staniemy się takim, nie awansujemy do grona tych najbogatszych krajów świata, co by obniżało tę emigrację, więc te kraje zamożne będą w dalszym ciągu atrakcyjne i ta emigracja będzie powodować ubytek, a z kolei imigracja do Polski, to jest interesujące pytanie, czy przypadkiem nie będzie się zwiększać, żeby rekompensować to. Mamy takie doświadczenia z Ukrainą przede wszystkim, z tymi najbliższymi krajami. Już jest dużo mieszkańców. Tak, już, a nie Ukrainy, mówiąc już o Azjatach odległych od nas, takich jak w szczególności Wietnamczycy, trochę w mniejszym stopniu Chińczycy, bo Polska z tego punktu widzenia jest atrakcyjna. Także jak to się potoczy w połączeniu, no to trudno
Trudno przewidywać, ale ten wysoki odsetek mobilności takiej terytorialnej, międzykrajowej będzie. Wspomniał Pan też, że są nowe kierunki, do których chętniej Polacy emigrują. Jakie to będą Państwa? Czy już poza Europę sięgamy? Czy są takie badania, możemy powiedzieć? To będą na pewno, nie, w tej chwili to jeszcze nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, ale będą to kraje rozwijające się, takie, które będą przyciągały coraz większy odsetek Polaków. Kto się rozwija z takich krajów, to przede wszystkim kraje azjatyckie. Tutaj trudno oczekiwać, żeby Polacy emigrowali na daleki wschód, ale jest to również możliwe. Niektóre kraje afrykańskie być może będą atrakcyjne, będą potrzebowały nowych napływu ludzi z wysokimi kwalifikacjami. To jest pewna szansa. One są takim rezerwuarem. Na pewno nie raczej kraje Ameryki Łacińskiej. Stany Zjednoczone raczej tutaj pozostają na stałym poziomie, jeżeli chodzi o odsetek odpływu. Ciekawym zjawiskiem z tego raportu GUS-u jest też to, że od stycznia do końca czerwca zawarto o 5 tysięcy więcej małżeństw niż przed rokiem. Polacy chętniej biorą śluby. Do tej pory raczej spotykaliśmy się z takimi informacjami, że mniej tych ślubów jest. Teraz mamy pozytywną informację. Zostało powiedziane. Rzeczywiście jest taka tendencja w tej chwili. Myślę, że to jest chyba efekt tej polityki prorodzinnej, która w tej chwili jest wdrażana. To są pierwsze kroki oczywiście. Ale myślę, że to jest też nawrót do pewnego rodzaju tradycji, że jednak te małżeństwa są tą podstawową komórką. Pan profesor podziela to zdanie, że 500 plus? Częściowo podzielam, ale nie to, żebym się krytykował albo się sprzeciwiał, tylko są to takie mechanizmy złożone, bo z tym programem 500 plus na przykład, to jest dosyć ciekawa hipoteza, natomiast myślę, że jest tutaj taki efekt, że on działa pośrednio. Nie w takim sensie, że ludzie dostali 500 zł więcej i z tego powodu nagle ogarnął ich optymizm, tylko jest taki ogólniejszy czynnik, jak poczucie bezpieczeństwa jednak i takie możliwość przewidywania, i to tutaj działa, czyli taki jakby to jest długofalowy efekt tego programu 500+, a nie bezpośredni. Jeszcze w planach rząd ma drugi program, czyli Mieszkanie Plus. Czy to też może wpływać jakoś na poczucie bezpieczeństwa, świadomość, że coś takiego będzie dostępne? I czy możemy się w związku z tym spodziewać jeszcze większej liczby urodzeń w Polsce? No musimy zwrócić uwagę na to, że każda zapowiedź jest bardzo skrzętnie analizowana przez poszczególne rodziny. No i nawet takie zapowiedzi, przecież bywało tak, że zapowiedzi pewne burzyły zupełnie rynek papierów wartościowych na przykład, prawda? Ale ludzie codziennie odbierają pewne impulsy, pewne informacje i każda wiadomość taka, do której w jakiś sposób można się odnieść na forum rodziny, prawda, to od razu buduje pewne optymistyczne scenariusze na przyszłość. W związku z tym to może w ten sposób działać, że od razu jest reakcja tych, którzy słuchają wszelkich zapowiedzi na przyszłość, że to może być właśnie budowanie, na tej podstawie można budować jakąś przyszłość, czy rodziny, czy dzieci. Chociaż tak. Ja myślę, że tutaj ważnym czynnikiem jest jednak pewien realizm w myśleniu i bardziej motywującą rolę bym upatrywał w uelastycznieniu rynku pracy, to znaczy w powstaniu, rozwoju tych niestandardowych form zatrudnienia, o których Pan rzecznik powiedział przed chwilą, to po pierwsze, ale z drugiej strony mamy jeden taki czynnik, który będzie blokował wzrost rozrodczości. Myślę, że takim czynnikiem jest wzrastająca edukacja społeczeństwa polskiego. To jednak był taki czynnik, który zmienił społeczeństwo polskie i to orientacje życiowe.
Zwróćmy uwagę, że ten odsetek rodzących się dzieci, on się przesunął z tego najmłodszego, stosunkowo najmłodszej kategorii kobiet 20-24 do 24-25-29. Tak, no. I to jest charakterystyczne. No, dlaczego? No, dlatego po prostu, że coraz większy odsetek nie tylko kobiet, ale i mężczyzn, prawda, uczy się. No, jak się trudno pogodzić jednak edukację na tym wyższym szczeblu z posiadaniem dzieci. Ten czynnik, ten moment nie zanika, sądzę, i on będzie takim strukturalną blokadą i barierą do pewnego momentu, rzecz jasna. Na poparcie tej właśnie pana wypowiedzi, pana profesora, no to spada jednocześnie liczba matek nieletnich. Także rzeczywiście ten czynnik edukacyjny ma jakieś tutaj znaczenie. I przesuwa się średni wiek zawierania małżeństwa do 29 roku życia, jeżeli chodzi o matki oczywiście. Tak. To jest bardzo wysoki jednak, proszę sobie wyobrazić to. Wręcz kiedyś kobieta w wieku 29 lat. A 29 to już tak prawie uważa, że już swoją rolę spełniła. Tak, to już jest średni wiek. Tak. I na koniec, czy możemy się w przyszłym roku znów spodziewać tej malejącej liczby mieszkańców Polski, Polaków mieszkających w Polsce? Jak to będzie wyglądało, biorąc pod uwagę i emigrację Polaków? Prognozy do roku 2050 nie są ciekawe, ale to były prognozy budowane na, powiedzmy, rzeczywistości roku 2012 i wszystkiego tego, co działo się do roku 2012. Prognoza to ma to do siebie, że opiera się na pewnych tendencjach i przewidywania były takie, że do 2050 roku ubędzie nas około 4,5 miliona, czyli będzie nas niespełna 34 miliony. Jeżeli ten trend by się odwrócił dzięki polityce prorodzinnej, dzięki temu, że zacznie się ta sytuacja nieco odwracać, że będzie dodatni przyrost naturalny, chociaż to jest bardzo trudna sprawa w krótkim okresie, to oby tak się działo, że ta prognoza się nie sprawdzi do roku 2050. A jeżeli się sprawdzi, jeżeli się sprawdzi, no to niestety czeka nas chyba przyjmowanie zwiększonej liczby osób w młodym wieku z zewnątrz i prawdopodobnie będą to ludzie zza wschodniej granicy. Takim naturalnym, powiedzmy, naturalną bazą, rezerwą dla nas to jest właśnie Ukraina. Tak, grozi nam depopulacja. Jest interesujące, czy ci Ukraińcy będą w dalszym ciągu do nas chcieli, a nie bezpośrednio do Niemiec. Natomiast to, co będzie za rok, to w moim przekonaniu ma mniejsze znaczenie dla tej prognozy. Poczekajmy 5 lat. Tak. To, co będzie za rok, to będzie w gruncie rzeczy nieważne. To w dalszym ciągu może być przypadek, znowu wahnięcie w jedną albo drugą stronę. Jak na przykład za 5 lat, jeżeli się okaże, że będziemy mieli do czynienia z wzrostami, niech będzie to nawet o 2 czy 3 tysiące, to już byłby efekt. To już byłby efekt zadziałania tej zmiany polityki rządu, chociażby to moglibyśmy rzeczywiście powiedzieć. Czyli czas pokaże. Ja za dzisiejszą rozmowę serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.